Ja tam pożyczę młotek i knister z samochodu, dobra? Młotek i knister. Nie. No na chwilę, no dwa dni i oddam. Bo wy tu naprawiacie, tak? Ale pani jest... No, młotek i knister tylko na chwilę, dobra? Nie. Co, to zabrali balonda? No to sam młotek. Nie da rady? Nie. A sam knister? Nie. On mi pozwoli, ja bym knister i młotek na dwa dni pożyczył. Od kogo? No od was samochodu tam z ronda. Bo tam widzę macie młotki samochody. No i to. No za dwa dni bym oddał, bo tu stoicie, tak? Jest pan poważny jeszcze co, bo ja nie rozumiem. No chcę pożyczyć młotek i karnister tylko, no. My karnister potrzebujemy w dzień, młotek też. No to, ale młotki macie, tutaj macie jakieś, a tam są nieużywane, no. Ale to do wypożyczalni, to wieczorem, no. Ale to do wypożyczalni. Bo on powiedział, że z panem mam rozmawiać. Kto powiedział? No ten pan w czapce. Co? Ten jest niepoważny taki, jaki pan. Niepoważny jest? No jasne. Nie, no pan mówił, że z tym mam rozmawiać, tak? W sprawie karnistra. No to rozmawiam. No ale kurczę, przecinamy, to by normalny karnistra, no kurczę i młotek. No to młotek sam. Nie, nawet młotka nie pożyczymy. Nie ma opcji? Nie ma opcji, żadnej. No dobra, to wieczorem zwrócę, no. A ty mi pożyczysz? Cześć, ty najmłodszy jesteś, pożyczysz mi młotek? Nie. A jakby on się zgodził? Bo on jest szefem, tak? A to karnister sam może? Nie. Nie da rady? Nie da rady. Jezus Maria. Dobra, nie pożyczam, on mnie zabije. Nie tak. Źle pan robi. Niech pan tak nie robi. Halo, proszę panią, wszystko dobrze? Czemu środkiem ulicy pan maszeruje? Czemu środkiem ulicy pan maszeruje?